Cześć dziewczyny. Dzisiaj będzie super filmik dla tych z Was, które lubią, nie wiem, ciekawe nowości, jakieś fajne przedmioty, które się sprawdzają u innych dziewczyn. Niekoniecznie kosmetyczne, ale kosmetyki też będą. Natomiast u mnie w ciągu ostatnich, no nie wiem, 2 miesięcy naskładało się już tyle takich fajnych nowinek, które chciałam Wam pokazać. Pomyślałam sobie, że to już jest czas na ten filmik. Może coś tutaj też padnie Wam w oko pod kątem świątecznym, chociaż ja akurat sama takich filmików z prezentownikami nie za bardzo nie oglądam, też jakoś nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby coś takiego przygotować, ale może czymś się tutaj tak czy siak zainspirujecie. Wydaje mi się, że właściwie każda z tych rzeczy będzie jakoś tam nadawała się na prezent, więc możemy też troszeczkę ugryźć to w taki naciągany sposób od tej strony. Na początek może rzeczy do domu. Pierwszą z nich jest taki różowy kubeczek, który kupiłam w sklepie Homla, jakoś tak zupełnie przypadkiem. I on jest teraz jednym z moich ulubionych kubeczków na pędzle. Okazało się, że wygląda to po prostu naprawdę bardzo, bardzo ładnie i w tym momencie to jest taki mój ulubiony kubeczek na pędzle. Ale w H&M Home wypatrzyłam też takie wazony z kolorowego szkła. To jest akurat ten mniejszy, natomiast wydaje mi się, że widziałam tam jeszcze jakieś w większych rozmiarach. Ale kolorowe szkło to jest coś, co ja uwielbiam od dziecka i właściwie nigdy nie miałam w swoim mieszkaniu takich rzeczy, czy takich akcesoriów do wnętrz. Natomiast ten naprawdę bardzo mi się spodobał, ponieważ jest w takich pięknych odcieniach fioletu połączonych z jasnym, ciepłym brązem. I to połączenie jakoś tak niesamowicie mi się spodobało. Finalnie okazało się, że do niczego mi tutaj za bardzo nie pasuje, więc nie wyszło może tak dobrze, jak się spodziewałam. Natomiast sam ten przedmiot jest naprawdę, naprawdę uroczy. Ja wiem, że wiele takich rzeczy można znaleźć w sklepach z antykami i teraz też się zaczęłam za nimi troszeczkę rozglądać. Natomiast wydaje mi się, że akurat to połączenie kolorystyczne jest takie naprawdę fajne i akurat tutaj to właśnie mi się strasznie spodobało. A moim takim najbardziej ukochanym i ulubionym hitem tego całego filmu jest prezent, który dostałam od mojego mężczyzny i to jest Notes Moleskin z limitowanej serii z Czarodziejką z Księżyca, bo on wie, że ja kocham mangę i anime i jak go dostałam, to się w ogóle popłakałam, bo to jest taki prezent, który kupiłabym sobie sama i to jest bardzo miłe, jeśli ktoś znacie na tyle, żeby wybrać coś takiego. I oczywiście kupiłam sobie od razu drugi po to, żeby, no nie wiem, mieć jakiś minimalny zapas. Ja już nauczyłam się tak robić, że kupuję duplikaty rzeczy, które mi się naprawdę bardzo, bardzo podobają. I ten jest przepiękny, jest świetny. Ja tak jak myślę, że pewnie jakaś część z Was wychowałam się trochę na Czarodziejce z Księżyca, chociaż że generalnie już od małego siedziałam ostro w temacie anime i mangi. Miałam wszystkie części komiksu, które potem gdzieś sprzedałam, teraz w sumie żałuję, ale no myślę, że to jest jedna z takich fajniejszych rzeczy, które chciałabym Wam pokazać bardzo, bo ja na przykład osobiście nie podejrzewałabym, że Moleskin wypuścił akurat taką limitowaną serię, a to zrobili, jest super, w środku są naklejki, no jest tutaj wszystko tak jak widzicie, jest bomba, ja to w ogóle noszę jeszcze nawet z tym elementem, bo to mi się tak podoba, ale bez niego to wygląda tak. Ale oprócz tego pokażę Wam jeszcze rzeczy, które kupiłam sobie sama, tak trochę w ramach tego, żeby być bardziej ogarniętą osobą i nie rzucać telefonem. Mi się niestety bardzo często zdarzało, że telefon mi gdzieś wypadał. Generalnie uważam, że ceny telefonów i akcesoriów do nich są idiotyczne i to wszystko nie powinno być tak drogie. Natomiast no jednak stwierdziłam, że dobra, to jest rzecz, której używam codziennie, to jest w miarę droga rzecz, o którą wypadałoby jakoś bardziej zadbać niż dotychczas, więc stwierdziłam, że kupię etui z paskiem, chociaż cały ten trend noszenia telefonów jak torebek strasznie mi się nie podobał. To jednak stwierdziłam, że może niekoniecznie chcę, bo mój telefon cały czas lądował na ziemi. Nie chciałam znaleźć nic szczególnie ładnego. Te przeźroczyste obudowy z paseczkami, ze sznurkami nie podobały mi się aż tak bardzo. Więc Ideal of Sweden to był jedyny sklep, który znalazłam, który miał jakoś parę opcji do wyboru. Ja też nigdy nie byłam fanem tych rzeczy, nigdy nie byłam fanem tego sklepu. Jakoś to wszystko wydawało mi się po prostu takie przesadzone i jakieś takie może, no nie wiem, niekonieczne, niepotrzebne, ale znalazłam tam parę takich rzeczy, które no jakoś mi się spodobały i między innymi jest to taka obudowa z paskiem,
szaro, srebrna i tutaj no, nic mi nie wypadło, telefon mi nie wypadł. Natomiast na pewno nie kupowałabym tych rzeczy w pełnej cenie, bo uważam, że ona jest jednak przesadzona, pomimo tego, że te obudowy, które kupiłam, są naprawdę dobrze wykonane. I ja tutaj nie będę jakoś na nie hejcić i narzekać, no to jednak to jest po prostu... No nie wiem, czy to jest warte aż takiej zadymy finansowej, natomiast udało mi się faktycznie też znaleźć taką obudowę, która mi się podobała, bo szukałam czegoś takiego bardziej rockowego i znalazłam taką z małymi ćwiekami i to jest bardzo fajne z tego względu, że jeśli kładziemy telefon na stole w ten sposób, tutaj dzięki tym ćwiekom mamy jeszcze jakieś no 2-3 mm odstępu od podłoża. To jest bardzo fajne. Ja akurat tam trafiłam na taką promocję minus 50 i minus 20 chyba, czy razem minus 70% mi to wyszło i no i to była taka cena, jaką byłam w stanie zaakceptować. Natomiast nie sprawdził się u mnie niestety ten uchwyt na magnes, taki uchwyt na palec, który ze wszystkich tych rzeczy mi odpada. Akcesoria do telefonu na pewno są jakąś taką w miarę bezpieczną opcją prezentową. Jeśli chodzi o takie kosmetyczne nowości, to ja nie mam nic, jeśli chodzi o kolorówkę, bo po prostu ostatnio nie mogę naprawdę nic sobie kupić. Raz, że ten rynek jest tak przesycony cudownymi rzeczami i ja jakoś generalnie nie umiem się na nic zdecydować. Chciałabym wszystko, jednocześnie nic, jakoś szczególnie mnie nie zachwyca. Dodatkowo zawsze mam ten głos z tyłu głowy, który mi mówi: hola, hola, masz naprawdę dużo kosmetyków, których jeszcze nie zużyłaś. To chyba jakoś tak w ciągu ostatnich paru miesięcy powstrzymywało mnie przed tym, żeby się zatopić w otchłań zakupowego, kolorówkowego szaleństwa. I dobrze. Ale z takich ciekawszych rzeczy, które testowałam ostatnio, jeśli chodzi o pielęgnację, która też jest jakoś tam bardziej zgodna, nie wiem, może z moimi przekonaniami, to taka nowa seria marki Voli Botanica, która jest skierowana do osób ze skórą skłonną do niedoskonałości. I Voli Botanica to jest nasza polska marka, która tworzy roślinne dermokosmetyki i ofertę ma już dość sporo. I moim pierwszym kosmetykiem w Voli był ich uwilżający olejek do ciała, który kupiłam na Ekotykach w Krakowie. Później testowałam jeszcze krem BB, oni chyba są tak naprawdę z niego najbardziej znani. Natomiast teraz ta seria do skóry z niedoskonałościami jakoś tak bardzo mnie ucieszyła. Generalnie tego typu kosmetyków na rynku u nas, jeśli chodzi o polskie, takie bardziej naturalne kosmetyki, nigdy za wiele. Bo generalnie wiadomo, że problemy ze skórą, z trądzikiem, no nie tylko u dziewczyn, ale też u mężczyzn potrafią mocno zaniżać samoocenę i samopoczucie. Natomiast ja tak zawsze czułam, że to, co na zewnątrz, to jest tylko jakaś część, tylko jakaś manifestacja, natomiast każdy z nas ma prawo czuć się piękny i wspaniały, niezależnie od tego, czy nasz wygląd spełnia jakieś kryteria, czy też takie zewnętrzne normy, które bardzo szybko ewoluują i też niekoniecznie jest się sens bardzo do nich przywiązywać. I też taka filozofia przyświecała marce przy tworzeniu tej linii. To, żeby skupić się w komunikacji bardziej na tym, co jest wewnątrz. Ja też uważam, że najpiękniejszym elementem każdego z nas jest to, co możemy dać innym ludziom. Ale oczywiście ważne jest to, żebyśmy się też dobrze czuli ze sobą. Natomiast bardzo podoba mi się to, że marki, tworząc kosmetyki, wplatają w to wszystko taką filozofię i właśnie taką narrację. I tutaj Voli Botanica zwraca na to uwagę, to jest akurat bardzo, bardzo fajne. I tam w serii mamy 4 produkty. Mamy głęboko oczyszczający żel do twarzy z ekstraktem zielonej herbaty i z probiotykiem z cykorii agawy. Mamy tonik, który jest tonikiem kwasowym, który łączy glukonolakton, kwasy BHA i AHA. Do tego mamy taki bardzo leciutki, bezolejowy, hydrożelowy krem właśnie o konsystencji żelu z ekstraktem zielonej herbaty i wąkroty azjatyckiej. I na koniec, jako taką kurację na noc, mamy krem z kwasem salicylowym, tam jest 1,5%, z tego co pamiętam, ekstrakt zielonej herbaty i z kwaran między innymi, ale składy generalnie tam są oczywiście bardzo, bardzo ładne, jak na tą markę przystało, więc mamy w tym całym zestawie taką właśnie pielęgnację zamkniętą od A do Z, od pierwszego kroku mycia do takiej jakby specjalnej kuracji na noc, na niedoskonałości, to też jest no, całkiem fajne rozwiązanie. Generalnie jeśli ja się pilnuję pod względem diety i stylu życia, to nie mam takich trądzikowych problemów, kiedyś miałam naprawdę duże. Natomiast i tak lubię testować kosmetyki z kwasami i generalnie to, co zauważyłam u siebie, to przede wszystkim wygładzenie skóry, no bo te kwasowe elementy zawarte w toniku i zawarte w tym kremie na noc, no działają w ten sposób i faktycznie ja już mniej więcej tak po
po 10 dniach, może troszeczkę nawet mniej, ale więcej niż po tygodniu, byłam w stanie zauważyć, że ta cera jest faktycznie wygładzona, jej struktura jest inna. To też jest taka rzecz, którą szybko widzę, jeśli chodzi o kwasowe kosmetyki. A ja od dłuższego czasu akurat tego typu rzeczy nie używałam. Jakoś tak nawet nie zaczęłam równo z tym okresem jesiennym w tym roku. Dałam sobie troszeczkę z tym spokój i też dlatego po wprowadzeniu tych kosmetyków, po takiej długiej przerwie od kwasów, zobaczyłam różnicę, wydaje mi się, dość szybko i byłam w stanie odczuć to właśnie w tej strukturze skóry. Jeśli u mnie pojawiają się, widzę, skórniki, to na nosie i też zauważyłam, że te malutkie, które miałam, faktycznie poznikały. Moim największym ulubieńcem z tej całej serii jest chyba ten krem Kuracja na noc, bo poza tym, że działa w taki właśnie złuszczający sposób, zauważyłam, że też całkiem fajnie nawilża cerę, ją tak uspokaja i koi. Natomiast wydaje mi się, że też takim ciekawym i chyba kosmetykiem, który ucieszy większość osób z taką przetłuszczającą się skórą, jest ten hydrożelowy krem, żel. I on jest faktycznie taką naturalną, bardzo fajną, lekką opcją pod podkład, na przykład dla osób, które lubią te sera bezolejowe, lubią takie formulacje i raczej tego typu kosmetyków się trzymają. On będzie też bardzo fajnie współpracował z takimi podkładami bez olejów, bo też w takiej konfiguracji go testowałam i u mnie to było bardzo, bardzo fajne. Żel do mycia twarzy bardzo ładnie radził sobie u mnie z makijażem. Stosowanie toniku, żelu generalnie zawsze było dla mnie bardzo przyjemne, natomiast wydaje mi się, że głównie dzięki temu, że czujemy, że to są faktycznie roślinne kosmetyki i te zapachy są takie bardzo ziołowe, takie bardzo naturalne, co jest naprawdę super. Jeśli chcecie zobaczyć, to oczywiście linki do wszystkich tych rzeczy, o których mówię, postaram się Wam wrzucić tam dole w opisie. Ale chciałam pokazać Wam jeszcze bardzo fajną rzecz, która może ucieszyć fanki kadzideł, Palo Santo, tego rodzaju klimatów. Ja pokazywałam je już chyba w filmie ASMR, w którym paliłam te rzeczy. To są naturalne kadzidła, to jest marka Lekko CBD. Ja uwielbiam zapach kadzideł, natomiast większość z nich jest dla mnie zbyt syntetyczna, zbyt sztuczna. Ja zawsze obawiam się o ten skład, jednak tak naprawdę to wszystko, co czujemy, wdychamy, później musimy to w naszym układzie jakoś przefiltrować. Więc warto zwracać na to uwagę, natomiast to są takie kadzidła, które są całkowicie naturalne i faktycznie to czuć. Ten zapach jest zupełnie różny i od tych wszystkich takich najbardziej popularnych rzeczy tego typu jest piękny. Ja nie mogłam się zdecydować, więc kupiłam obie wersje, jakie były w sklepie w Krakowie na Smoleńsku stacjonarnie. I obie naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają. Nie umiem wybrać, która jest lepsza. Obie polecam Wam naprawdę bardzo, bardzo. Zapachy są cudowne. Ja jestem zakochana, na pewno to jest tego rodzaju produkt, do którego będę jeszcze wracać nie raz, więc jeśli macie koleżanki albo nie wiem, może same lubicie tego typu rzeczy, to jest jedna z fajniejszych, na jakie trafiłam. Ale jeśli jesteśmy w temacie zapachu, jeszcze kolejna rzecz, która właśnie zapachem mnie bardzo uwiodła, którą troszeczkę oszczędzam, ale jest naprawdę świetna, to jest krem do rąk marki Purité, którą ja kiedyś pokochałam za pięknie pachnące mydła, które dalej bardzo, bardzo lubię. I to jest krem do rąk o zapachu patchouli. Jest boski. Jeśli lubicie patchouli, naprawdę musicie go wypróbować. Dodatkowo skład jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Bardzo naturalny. Tutaj na pierwszym miejscu w ogóle jest hydrolat, jest woda różana, jest hydrolat z róży. Później mamy różnego rodzaju naturalne oleje i woski. I to jest krem bardzo skuteczny. On świetnie nawilża, ale przede wszystkim dziewczyny naprawdę niesamowicie pięknie pachnie. Więc jeśli nie znacie marki Purité albo, no nie wiem, szukacie może jakiegoś takiego fajnego dodatku do prezentu, nie wiem, dla mamy, babci, kogokolwiek, kogo możecie podejrzewać o takie zapachowe preferencje, to jest świetna, świetna rzecz, naprawdę. Ja stosuję go może nawet nie tyle w momentach, kiedy potrzebuję i czuję, tylko raczej właśnie wieczorem, na noc, żeby się trochę tym zapachem zrelaksować i trochę odprężyć. Kolejną taką rzeczą, z tych takich bardziej naturalnych, która jest moim absolutnym hitem i jest naprawdę świetna, którą stwierdziłam, że pokażę tutaj, choć już pisałam o niej też na blogu, jest olej z wisiołka.
A czy można nie tyle sam olej z wiesiołka, bo olej z wiesiołka to już jest moim druhem od lat i go uwielbiam, co olej z wiesiołka firmy Olini. To jest taka polska marka, która produkuje właśnie oleje tłoczone na zimno. I powiem Wam, dziewczyny, że to jest najlepszy olej z wiesiołka, jaki miałam okazję testować, a no, sprawdzałam ich już naprawdę bardzo, 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 bardzo wiele. To w ogóle widać już w buteleczce, że on jest delikatnie mętny, on nie jest oczyszczany, więc tutaj mamy o wiele, wiele więcej tych substancji odżywczych niż w tych olejach, które są filtrowane i to samo dotyczy ich oleju z czarnuszki. Olej z czarnuszki to jest w ogóle mój drugi olejowy hit. Ja mam 3 olejowe hity. Olej z wiesiołka, z czarnuszki i olej z rokitnika, o którym jeszcze zrobię osobny filmik, bo to jest fenomenalny olej, który ma niesamowicie cudowne właściwości. Ale olej z czarnuszki też jest moim hitem i ten z Olini jest boski. Ja długo, długo zbierałam materiały, żeby przygotować i nagrać film, trochę dokumentując moje paramiesięczne picie olejku z czarnuszki. Się boję, że to zawsze mylą mi się nazwy tych olejków. Ale chodzi o olej z czarnuszki. A później miałam okazję przetestować ten. Jestem totalnie zachwycona. Myślę, że zobaczycie tutaj różnicę między zwykłym takim, który stosowałam do tej pory, a tym olejem z Olini. Jeśli, nie wiem, macie kogoś, kto się zakręcił na oleje, to tutaj można mu zrobić taki prezent. Akurat te są świetne. Jeśli chcecie zobaczyć sobie jeszcze troszkę więcej o tym olejku z wiesiołka, to pisałam o nim na blogu. Będziecie miały link do tego w opisie. Aplikator wieloigłowy. Też już Wam na blogu pokazywałam chyba parę lat temu. Miałam taki, a kupiłam teraz ten malutki. I to jest taka rzecz, którą stosują często rehabilitanci, te aplikatory wieloigłowe w formie takiej roleczki albo w formie też mat z igłami są właśnie do kupienia w takich sklepach ze sprzętem do rehabilitacji, ortopedycznym i tak dalej. Może kojarzycie maty z igiełkami, tymi takimi plastikowymi wypustkami, które zrobiły się swego czasu bardzo modne, no, głównie chyba na Instagramie. Ja też już parę lat temu pokazywałam Wam moją matę, kiedy ją kupiłam i naprawdę ją uwielbiałam, natomiast później kupiłam właśnie matę Liepko i no, z tymi prawdziwymi metalowymi igiełkami. Powiem Wam, dziewczyny, że to jest ogromna różnica. Natomiast te małe aplikatory, oprócz tego, że są używane właśnie do masażu i do pobudzenia ukrwienia w miejscach, które są dla nas jakoś problematyczne i pomagają właśnie w leczeniu tych miejsc, to mogą być też stosowane do masażu twarzy i do pobudzenia wzrostu włosów i ja w takiej roli głównie je stosowałam. Tylko, że ten duży był dla mnie trochę za duży i było mi z nim trochę jakoś nie po drodze i niewygodnie, natomiast ostatnio kupiłam ten mały i mam zamiar być bardziej regularna, jeśli chodzi o to i jakoś tutaj bardziej podziałać, jeśli chodzi o skórę twarzy i włosy, więc tak chciałam Wam go pokazać, bo myślę, że to może też być bardzo, bardzo fajna rzecz. Ewentualnie jakiś prezent dla, na przykład dla osoby, która jakoś intensywnie uprawia sport i ma do czynienia z różnego rodzaju urazami, bo tutaj to naprawdę fajnie po treningach na siłowni, no, robi straszną robotę i bardzo, bardzo to polecam. Ja tak naprawdę mam jeszcze mnóstwo fajnych, ciekawych rzeczy, o których mogłabym opowiadać godzinami, a ten filmik i tak już jest chyba za długi. Dzięki Wam ślicznie i bardzo się cieszę, że wytrwałyście ze mną do końca. Jeśli macie pytania, to oczywiście piszcie, będzie mi bardzo miło odpowiedzieć. Powodzenia w Waszych prezentowych, sklepowych podbojach. Jeśli macie jakieś fajne pomysły na prezenty, do kogoś to też możecie wrzucać je w komentarzach. Będzie mi też bardzo fajnie i bardzo miło poczytać o tym, co Wy wypatrzyłyście i co fajnego znalazłyście. Ja się na razie już z Wami żegnam. Dzięki Wam śliczne za uwagę i do zobaczenia.